Dzień dobry, witam państwa w wywiadzie gospodarczym. Nazywam się Stanisław Koczot. Naszym gościem jest pan Paweł Gruza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Porozmawiamy na początek o uszczelnianiu systemu VAT-owskiego. Czy można powiedzieć, że pewien etap uszczelnienia tego systemu mamy już za sobą? Czy to jest etap początkowy, czy jesteśmy na środku, czy jeszcze długa droga przed nami? Jak pan sądzi? Myślę, że możemy się zgodzić z tym, że pewien etap uszczelnienia systemu VAT-owskiego został zakończony. Bardziej niż w takiej na osi czasu, ja bym patrzył na przedmiotowo. Wprowadziliśmy podstawowe elementy uszczelnienia systemu VAT-owskiego, polegające na raportowaniu transakcji comiesięcznym, czyli ten popularny JPK. Wprowadziliśmy analizę przepływów finansowych, czyli ten STIR. I trzecia nóżka to jest mechanizm podzielonej płatności, który także został wprowadzony niedawno. To są trzy fundamentalne, jakby trzy fundamenty, na których ten VAT powinien stać. Teraz będziemy się zajmować bardziej subtelnymi, bardziej takimi punktowymi problemami branżowymi i tutaj też czeka nas ogrom pracy. Czyli można powiedzieć, że tak, że jeżeli chodzi o uszczelnianie, to jest, no, efekty są jednak widoczne, bo według informacji Ministerstwa Finansów luka w VAT wyniosła 20,6%, są jakieś wstępne dane za 2017 rok, też duży skok. Czyli można, jak pan powiedział, skok, jakby pan, w sensie spadek. Duży, tak, jeżeli chodzi o samo uszczelnianie, to oczywiście o lukę to duży spadek. Jakby pan ocenił efekty tej pracy? Czy ile jeszcze można osiągnąć? Bo państwo macie jednak pewien program i dalsze kroki też będą podejmowane. Czyli to jest, oszczędności sięgają wielu miliardów złotych. Czy ile jeszcze można z tego uszczelniania uzyskać, jak pan przypuszcza? Ja uważam, nie chcę epatować kwotami, ale myślę, że najlepszą ilustracją byłoby to sformułowanie poprzedniego ministra finansów za poprzednich kadencji, który mówił, że pieniędzy nie ma i nie będzie. No niestety pieniądze są i jak się okazuje, także były, tylko nie były pobierane w sposób rzetelny. I myślę, że jeszcze jest przestrzeń do uszczelnienia systemu VAT-owskiego. Niemniej jednak nie są to już tego typu kwoty, tego typu progresja dochodów budżetowych, jak to miało miejsce w ostatnim roku. Niemniej jednak to nie znaczy, że nie powinniśmy dołożyć takiej samej staranności albo jeszcze większej, żeby doszczelnić do końca ten system, ponieważ każda złotówka albo wykradziona z budżetu, to jest po prostu wykradziona z naszej kieszeni, ale także każda złotówka wykradziona, to jest po prostu gdzieś jakiś przedsiębiorca uczciwy, który właśnie stracił na rzecz nieuczciwego. I to są takie elementy nie tylko finansowo-budżetowe, ale także gospodarcze i uczciwości gospodarczej, uczciwości konkurencji, które muszą być zamknięte w sposób najbardziej korzystny dla nas wszystkich. No właśnie, bo mówiąc o uszczelnianiu systemu VAT-owskiego, mówi się bardzo często o perspektywie, czy myśli się przede wszystkim o perspektywie budżetowej, natomiast jest to jednak porządkowanie rynku również, prawda, z punktu widzenia przedsiębiorcy, no to jest tworzenie wspólnych reguł jednakowych dla wszystkich, to z punktu widzenia gospodarki jest również istotne. Oczywiście, znaczy to jest pewna taka ukryta luka VAT-owska, o której się nie mówi, ale jeżeli liczymy tylko i wyłącznie te dochody budżetowe, które pan premier przywołuje publicznie i one robią wrażenie na opinii publicznej, ale jest ukryta luka VAT-owska polegająca na tym, że przedsiębiorstwa, chociażby takie nasze przedsiębiorstwa jak Orlen, miało mniejsze możliwości inwestycyjne, czyli mniejsze możliwości kreowania wartościowych miejsc pracy, nowoczesnych technologii w PKN-ie, właśnie przez to, że była tolerowana mafia paliwowa przez tyle lat. To jest ukryta szkoda dla państwa. Dzisiaj Orlen się odbudowuje, planuje nowe inwestycje, także dzięki temu, że jest uczciwszy rynek paliw w Polsce.
No właśnie, bo tak patrząc jeszcze z perspektywy rynku, bo jeżeli mamy ten etap uszczelnienia systemu VAT-owskiego, pewien etap za sobą, to jaki będzie ten następny? Pan wspomniał, że tutaj czekają ministerstwo kolejne prace. Czy to znaczy, że jest teraz pora na uszczelnianie, upraszczanie systemu podatkowego, szukania tych przepisów, które są mniej potrzebne albo wręcz niepotrzebne, tak, i rezygnowanie z nich? Oczywiście mamy uszczelnianie systemu podatkowego, to nie jest wydarzenie, to jest proces, który musi być kontynuowany i on jakby wywodzi się z tych potrzeb i z możliwości także nowych osób zatrudnionych w Ministerstwie Finansów, które mają nowe pomysły i są w to zaangażowane, ale także jest konieczne uproszczenie systemu podatkowego. Nad tym ciężko pracujemy. Ogłosiliśmy konsultacje, gdzie zaprosiliśmy uczestników tej dyskusji publicznej, przedsiębiorców, organizacje przedsiębiorców, ekspertów, żeby przyszli do nas, powiedzieli, gdzie najbardziej ich boli, które przepisy są, nazwijmy to kolokwialnie, do ścięcia. Będziemy to wszystko w najbliższych tygodniach analizować i będziemy z tego robić pewną taką sumę rozwiązań, które mam nadzieję będą bardzo korzystnie odebrane przez podatników. I liczę na to, że to będzie pewna taka zmiana jakościowa. Czy to znaczy, że na przykład będzie również pojawi się uproszczenie stawek VAT? Tych stawek tak, jest kilka. Akurat ten proces uproszczenia stawek VAT idzie równolegle do tych konsultacji. My sami z siebie wiemy, jak efektywnie ograniczyć ilość tych przepisów, ilość wątpliwości. To także będzie przedstawiane w najbliższym czasie do konsultacji zewnętrznych. Myślę, że tutaj też możemy się spodziewać pozytywnego odbioru. Właśnie, bo to jest dosyć trudna sytuacja, bo tych stawek jest rzeczywiście kilka, jednocześnie przepisy, które regulują, która sprzedaż, gdzie się klasyfikuje, nie są do końca jednoznaczne. Są sytuacje takie, że nagle okazuje się, że sprzedaż ze stawką 7-8% okazuje się po paru latach, że to było 23%. To jest dla przedsiębiorcy bardzo często poważny problem. Tak, największymi krytykami tych przepisów jest opozycja, która niestety zapomniała, że uchwaliła te przepisy na przełomie 2010-2011 roku. Myśmy zawsze krytykowali te przepisy, one są w sposób zbędny, zbyt skomplikowane i nie realizują żadnej istotnej funkcji, ani społecznej, ani administracyjnej. One po prostu są do uproszczenia i właśnie są w ministerstwie w tym momencie odpowiednie przepisy przygotowywane. A jeżeli chodzi o konsultacje z przedsiębiorcami, one trwają, zakończyły się, czy to jest też pewien proces? Państwo jesteście w stałym kontakcie? Wydaje mi się, że obecna kadencja w Ministerstwie Finansów może być charakteryzowana jednak tym, że ten dialog jest prowadzony. Mamy sygnały od przedsiębiorców, od organizacji przedsiębiorców, że w poprzednich kadencjach często ten dialog był pozorny, to znaczy było, nazwijmy to, wysłuchanie głosu przedsiębiorców i potem zakopanie sprawy gdzieś tam na dół tego stosu dokumentów. My autentycznie się wsłuchujemy w te głosy, reagujemy, modyfikujemy swoje pierwotne często propozycje legislacyjne. No ten kolektywny umysł, kolektywny sposób pracy z tą drugą stroną na zasadach partnerskich, mi się wydaje, że przynosi dobre rezultaty. Właśnie pan wspominał już o uszczelnianiu, przy okazji uszczelniania systemu VAT-owskiego, że powstał między innymi split payment, czyli podzielona płatność. Inicjatywa weszła, jest niedawną inicjatywą, weszła w życie w lipcu. Czy możemy już mówić o jakichś efektach split payment? Myślę, że jeden okres rozliczeniowy nie jest dobrą bazą statystyczną po prostu do oceny. Natomiast możemy powiedzieć kilka rzeczy takich, które są obiektywne i zaistniałe. Otóż system jest stworzony na bazie funkcjonalności banków, przelewów i można powiedzieć, że ta funkcjonalność jest w tym momencie sprawdzona i ona działa i nie ma błędów w tej funkcjonalności.
co jest jakby rzeczą najważniejszą, no bo gdy, jeżeli ta, ta funkcjonalność jakby ma swoje błędy, czy są wyłomy w tym, no to oczywiście cały system jakby nie działa dalej. Powoli będziemy rozszerzać stosowanie tego mechanizmu na te branże, które no niestety w przeszłości i teraz także jeszcze obecnie są narażone na najwyższe ryzyko wyłudzeń czy różnego rodzaju szwindli podatkowych. I te branże są znane oczywiście powszechnie i nie muszę ich wymieniać, ale zaczynając od paliwówki, prawda? W związku z tym będziemy zachęcać na początku w sposób no taki dobrowolny przedsiębiorstwa do regularnego stosowania tego mechanizmu w tych branżach, nazwijmy to, ryzykownych. I w perspektywie pół roku możemy myśleć o obligatoryjnym systemie, na który musimy mieć już zgodę Komisji Europejskiej. I ta zgoda jest procedowana, potem jest oczywiście Rada. Będziemy mieli, mam nadzieję, derogację w najbliższym czasie, żeby te najbardziej ryzykowne branże obligatoryjnie w ten system podzielonej płatności wprowadzić. No system już działa w innych krajach Unii Europejskiej. Split payment przynosi dobre rezultaty, także chyba tutaj ze zgodą Komisji nie powinno być większych problemów. Planujemy spotkanie takie techniczne państw, które mają ten system. Ten system może i ma wspólną nazwę, ale on się bardzo, bardzo, bardzo różni. Jak wchodzimy w szczegóły, włoski system zupełnie co innego. Czesi także mają to bardzo tak biurokratycznie zorganizowane. Najbliższym systemem podobnym do naszego jest system rumuński, natomiast on także nie ma tych udogodnień, które z kolei ma nasz system. Mamy nadzieję zaprezentować w szczegółach to, co robimy. Zainteresowane są różne państwa, także Komisja Europejska, tym modelem, tym rozwiązaniem. A jakie są takie podstawowe korzyści z tego systemu split payment, czy podzielonej płatności? Podstawową korzyścią jest wprowadzenie pewnego mechanizmu ochronnego dla przedsiębiorcy, który nie będąc pewien uczciwości swojego kontrahenta, po prostu może wykorzystać ten system do dokonania bezpieczniejszej transakcji, bezpieczniejszego rozliczenia tej transakcji. I jest to pewna forma przeciwdziałania, pewna forma ochrony przed, nazwijmy to kolokwialnie, wkręceniem uczciwego przedsiębiorcy w karuzelę VAT-owską. Powstaje po prostu dodatkowy rachunek VAT-owski i to działa rzeczywiście w bankach, przy rachunkach firmowych powstaje dodatkowy rachunek VAT-owski i to w jakiś sposób powinno również chronić przedsiębiorcę przed nieuczciwymi kontrahentami. Dlaczego? No bo bez tego systemu można sobie wyobrazić sytuację, a niestety często ona się zdarzała w poprzednich kadencjach, gdzie po prostu pieniądze otrzymane przez nieuczciwego przedsiębiorcę były wyprowadzane za granicę. Urząd Skarbowy, mimo że miał prawo do pobrania kwoty VAT-u, no z pustego rachunku jakby to nie się nie wydarzało. Dzisiaj w tym modelu no ta kwota VAT-u nie może być po prostu wytransferowana za granicę. Ona jest, nazwijmy to, w takiej bezpiecznej przestrzeni finansowej rachunków tych VAT-owskich i nie może być po prostu wulgarnie ukradziona i wyprowadzona za granicę. Jeszcze na koniec chciałem pana zapytać o zmiany, jakie dokonały się w Komisji Nadzoru Finansowego. Będzie pan od listopada reprezentował Ministerstwo Finansów w KNF-ie. Ja już reprezentuję ministerstwo, mieliśmy wiele już posiedzeń Komisji Nadzoru i no, jest to dodatkowy obowiązek. Ja jestem prawnikiem z wykształcenia. Są to bardzo wymagające sprawy dotyczące bezpieczeństwa finansowego instytucji, banków, ubezpieczycieli. Myślę, że moje kompetencje się przydadzą. To jest taka standardowa obecność przedstawiciela resortu finansów, tak, w KNF-ie.
czyli no nadzór jakby z punktu widzenia resortu nad bezpieczeństwem obrotu, nad całym sektorem finansowym. Tak, no przed sektorem finansowym są różne wyzwania, często wynikające z dyrektyw, z wymogów kapitałowych. Te sprawy oczywiście wymagają racjonalnego wdrożenia. Dziękuję panu za wizytę w wywiadzie gospodarczym. Dziękuję państwu za uwagę. Naszym gościem był pan Paweł Gruza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.